Cześć. Dzisiaj w filmie słów kilka na temat brzozy, z której teraz na początku kwietnia możemy pozyskiwać sok. Sok z brzozy, czyli oskoła, jest bardzo zdrowy, szczególnie w takiej formie nieprzetworzonej. I ja właśnie go zbieram. Nawierciłem otwór w pniu. Pień brzozy. I włożyłem wężyk, cienki wężyk, który podłączony jest do butelki i kapie nam sok. Kiedy taki sok zbierać? No, odkąd ruszy wegetacja, czyli gdzieś od połowy marca najczęściej, do połowy kwietnia około, dopóki na drzewie nie pojawią się liście. Wtedy ten sok nam będzie kapać. Co jest jeszcze ważnego? Jeśli skończymy pobieranie soku, to taki otwór w drzewie powinniśmy zabezpieczyć. Wbić tutaj jakiś kołek, czy jakoś go zatkać, żeby drzewo niepotrzebnie nie traciło tego soku, bo jest on mu też potrzebny. Jeśli chodzi o pobieranie oskoły, to możemy to robić na prywatnych terenach. W państwowych lasach jest to uznawane za nielegalne. Natomiast warto wziąć pod uwagę to, żeby drzewo po pierwsze było zdrowe, taka brzoza, i rosła w miarę czystym środowisku. Żeby to nie było miejsce gdzieś przy samej drodze, przy jakimś wysypisku śmieci, lub też po prostu w jakimś innym miejscu zanieczyszczonym. Ja mam taką brzozę tutaj z dala od drogi, która jest zdrowa i pozyskuje z niej sok. Już kilka lat temu zacząłem i sok jest bardzo dobry. Także pijemy na zdrowie i zachęcam do tego, żeby korzystać z tych korzystnych, prozdrowotnych właściwości naturalnych składników, które daje nam przyroda. A dzisiaj życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkanocnych. Pozdrawiam.